macie dość. To, że gra jest fantastyczna, to już wszyscy wiedzą. Już spędziliśmy pierwsze nasze 2 godziny w Hogwarcie. Kto miał wiedzieć, to wie. Wszyscy wiemy, jak jest tam pięknie. No ale co dalej? Dziś chciałbym się trochę pochylić nad tym, co jednak nie wyszło w Hogwarcie. Wciągnąć wszystkie grzechy, które twórcy popełnili. No i postawić przed światem dziennym. No bo żebyśmy wszyscy mogli w końcu kiedyś zagrać w taką idealną grę, to najpierw trzeba trochę ponarzekać na te, które już są. No i wobec tego dzisiaj zebrałem wszystkie najgorsze rzeczy, które oferuje Hogwarts Legacy. Znużenie i powtarzalność. Jak już zdobędziemy sobie w praktycznie wszystkie możliwe zaklęcia, no to i tak czy siak wybierzemy 4, które nas najbardziej interesują i będziemy tylko i wyłącznie ich używać. Walka jest powtarzalna. Non-stop używamy tych samych zaklęć. Co z tego, że w grze jest ponad chyba 28 zaklęć, łącznie z tymi niewybaczalnymi, ale co z tego, jeśli one nie mają swojej zastosowań? My różne zaklęcia, dostajemy całkiem szeroką pulę zaklęć, więc żeby móc z nimi wybierać, no to potrzebujemy powodu, żeby je wybierać. A walka wygląda identycznie. Rzucamy te same zaklęcia na tych samych przeciwników, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdują, jakie oni mają zdolności. Nie, cały czas lecimy tym samym. Możemy przejść na jednym zaklęciu całą grę. Przez chwilę pomyślałem, że może różne różdżki będą miały jakieś specjalne umiejętności, ale nie. One wszystkie nie mają znaczenia. Wszystkie są powtarzalne i wszystko jest non-stop takie same, bo ta powtarzalność po prostu wykańcza tą grę. Jeszcze próbując przejść ją na 100%, to jest jeszcze gorsze. Bo sytuacji, w których powtarzamy jedną i tą samą czynność, jest mnóstwo. I jeśli gra kończyłaby się po pierwszych 2 godzinach, wtedy byłaby to cena 10 na 10 pod względem tego, jak możemy sami wyobrażać sobie, że będzie wyglądała ta walka, a jak no niestety wygląda tak samo. Używamy tego samego zaklęcia, uniku. W pewnym momencie to już nawet nie używamy uników. Wystarczy rzucenie krucjo, odbiciu go kilkukrotnie od przeciwników. Wydaje mi się, że walka jest powtarzalna dlatego, że mamy po prostu za mało przeciwników w tej grze. Mamy raptem może 6 rodzajów tych przeciwników. Praktycznie identycznych stworów. Popiełki, gobliny, tym wielkim się nie różnią poza tym, że jedne rzucają zaklęcia, a drugie do ciebie podbiegają, żeby cię rzucić zaklęciem. Gra daje nam możliwość tworzenia wywarów specjalnych, eliksirów, które miałyby nam pomóc w walce. Ale my nie potrzebujemy żadnej pomocy. Idziemy i robimy, rzucamy te same zaklęcia non-stop na tych samych przeciwników. Ciągle. Po 15 minutach już wiemy, jak się rzuca zaklęcia i to jest tyle, to nam potrzeba. Już nie potrzebujemy nowych zaklęć w zasadzie, nowych przeciwników, czy czegokolwiek innego, bo wszystko wygląda tak samo. Nie potrzebujemy poznać nowych przeciwników, bo jeśli ich poznamy, to okaże się, że są tacy sami jak wszyscy inni. Niektórzy może będą trochę więksi, ale to jest wciąż to samo. Używamy tylko jednego zaklęcia obronnego, co najwyżej czasem uniku, chociaż ja najczęściej używałem uniku po to, żeby się szybciej przemieszczać w jakieś miejsca, bo zanim odblokujemy swoją miotę, to jakoś musimy się poruszać, a nie zawsze wyznaczniki szybkiej podróży są akurat w tamtym miejscu, w którym chcemy, więc może my jesteśmy akurat na przykład pomiędzy jakimś elementem, więc chcemy na niego szybko dotrzeć, dobiec, a nie mamy jeszcze ani zwierzątka, ani miotły. Więc no musimy jakoś tam dotrzeć, no to użycie tego uniku przyspieszonego jest użyteczne, ale w walce jest kompletnie bezużyteczne. No ale może ja to mówię z perspektywy osoby, która no już trochę się nawalczyła w tych grach, no ciężko mnie zaskoczyć, no ale tego na zasadzie trochę nie oczekiwałem po Hogwarcie. Chociaż no może trochę. Ciężko powiedzieć, czy gra jest głównie kierowana do dzieci. Mamy to znaczenie takie, że jest dostępna dla dzieci również do grania, ale nie, no ciężko powiedzieć, czy ona jest głównie kierowana do nich. No chyba raczej jest taki krąg osób, które po prostu interesują się i Harrym Potterem, i twórczością J.K. Rowling. No i chodzi mi tu w tym wszystkim o to, tu elementy dość dobrze zaimplementowane, ale nie są aż tak dobrze zrobione. Są bardzo powtarzalne. Non-stop spotykamy się z tym samym i boli mnie to, że sama produkcja po prostu miała ogromny potencjał, który nie został wykorzystany. No i ja jako gracz, który skupiłem ją przed premierą i skończył ją na 100%, po prostu czuję się jak taki lekko oszukany. Ciężko mi mówić, że to jest produkcja AAA, bo tak w zasadzie bardziej AA. Ale już nawet odchodząc właśnie od tej walki, jeśli przejdziemy się po tym świecie, jeśli zaczniemy robić jakieś aktywności, to okaże się, że no różnią się tym, że niektóre trzeba wbiec, niektóre trzeba nalecieć miotłą, niektóre trzeba naskoczyć i to tyle. I one są również bardzo, bardzo powtarzalne. Są z jednej strony właśnie powtarzalne, ale jest mapa nimi zawalona. Naprawdę. Jeśli jak w momencie próbowałem jak zbierać sobie wszystkie te rzeczy, bo osiągnięcia są takie, zaraz wam powiem, jakie są osiągnięcia. Osiągnięcia są takie, że trzeba odblokować, zebrać wszystkie, być w tych wszystkich, kompletnie wszystkich miejscach, żeby móc dostać jedno osiągnięcie. 91 różnorodnych ubrań. To 40
możliwych wyczarowań do pokoju życzeń, 75 ulepszeń do broni, 42 różdżki, 13 mioteł, 13 zwierząt, 150 tron rozwianych po całym Hogwarcie, 69 przeciwników, 16 różnych roślin, 10 różnych mikstur oraz, żeby było śmieszniej, mam podzielone to na jakby znajdźki, kolekcje i mamy również wyzwania, a w tych wyzwaniach mamy drugie tyle do znalezienia. Mamy do odnalezienia wszystkie proszki Few, czyli miejsca, do których możemy się szybko przemieścić. Jest ich 83. Cała mapa jest tak szeroko rozbudowana, kompletnie niepotrzebnie. Mogliśmy to zamknąć wszystko wokół Hogwartu. Wszyscy by się bawili tak samo fenomenalnie, jak bawią się teraz. Bądź nie bawią się teraz. Prób Merlina jest 95, czyli tych samych zagadek podzielonych, no dobrze, na 4 różne zazwyczaj, w zależności od tego, jak trafimy. Ale tych jednych to nienawidzę strasznie. I idziemy w nowe miejsce, które nas kompletnie nas nie interesuje. Robimy ciągle to samo, poznajemy postacie, które kompletnie nic nie wnoszą, opowiadają nam historie, które nas kompletnie nie interesują, nie mają żadnych w sobie emocji w ogóle schowanych i mówią praktycznie normalnym, jednym, ciągłym tonem, tylko to, że niby historie się zmieniają, no czasami trochę smutniejsze, czasami trochę nie, ale to jest ciągle ten sam praktycznie, że voice acting. Między innymi również musimy znaleźć 33 posągi Demigoza. Kompletnie po nich. Tylko po to po prostu są tam wrzucone, żeby po sobie były. Zadanie na szukanie ich dostajemy od jednego z profesorów, który niby jest tam nękany przez te posążki Demigoza i nie może coś tam robić. No nic nas to nie interesuje, co mu się tam dzieje w każdym razie. Robimy to, bo jest taka znajdźka i trzeba ją zrobić. I one są porozrzucane w najgorszych, najróżniejszych momentach. Mimo, że jemu chodzi tylko o Hogsmeade i o Hogwart, tak my jeszcze znajdziemy je po drugim końcu w ogóle całej mapy. Przecież on tam nigdy w życiu nie będzie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten nauczyciel na początku mówi nam, że nauczy nas otwierania zamków. I okej, ma to sens, jeśli znajdziemy tam 10 z nich. Okazuje się, że są 3 poziomy otwierania zamków. Pomyślcie, może czym się różnią? Nie, są kompletnie tym samym elementem otwierania zamka każdy jeden raz. Pomyślicie również może, że jeśli nauczymy się trzeciego poziomu, to może te z pierwszego poziomu będziemy otwierać szybciej albo łatwiej. Nie, otwieramy je tak samo, niezależnie od tego, jaki mają poziom. Tak samo otwieramy każdy jeden zamek. A jeśli już przed chwilą wspomniałem o zadaniach pobocznych, jest ich 57 w grze łącznie i wyglądają tak samo. Idź gdzieś, zrób coś, przynieś coś, oddaj to. Wygląda tak non-stop. Mamy różne linie, niby różne linie dialogowe. Tak naprawdę, niezależnie co klikniemy, tak, cel końcowy i element dialogowy jest ten sam. Aby skompletować wszystkie kolekcje, musimy zebrać 603 przedmioty, które nic, kompletnie nie zmieniają w naszej grze. Kompletnie nic. Owych znajdziek jest po prostu za dużo. Za dużo tego wszystkiego tam jest, bo one są kompletnie niepotrzebnie, nieistotne i tylko wydłużają rozgrywkę, która mogłaby się skończyć po 10 godzinach. A szukanie ich wcale nie jest jakieś przyjemne. Już nawet nie będę wspominał o tym, jak trzeba biegać za motylami, bądź jak trzeba lądować w wyznaczonych miejscach, chodzić po stołach astrologicznych, żeby sobie spojrzeć w gwiazdy. Akurat te gwiazdy lubiłem, ale to tylko wyjątek od, prawda, reguły. Szukanie stron Revelio w każdym możliwym miejscu również nie należy do najprzyjemniejszych. Całe szczęście twórcy opracowali pewien system, którym jeśli użyjemy Revelio, to jeśli znajduje się jakaś znajdźka niedaleko nas, to usłyszymy takie brzęczenie w słuchawce. Ale dochodziło do takich kompletnych momentów, że nie byłem w stanie tego znaleźć, zostało mi kilka z nich i nie byłem w stanie w ogóle dotrzeć do nich, gdzie okolne mogą okolwiek leżeć. Więc nawet przełączyłem sobie na tryb specjalny do wyszukiwania elementów, które się mogą podświetlić w inny kolor, żeby tylko móc znaleźć to osiągnięcie. Mamy bardzo mało wyjątków od tych reguł, od tej niepowtarzalności, naprawdę. I to na przykład jedno z zadań pobocznych, o których wcześniej wspominałem, jest fantastyczne, ale na przykład dostali go tylko gracze na PlayStation. Gracze na PC, na PC-tach oraz na konsolach nie dostali tego. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale jest to chyba jedna z najlepszych misji pobocznych w grze oraz ogólnie najlepszych misji, jakie grałem od bardzo, bardzo dawna. Dlatego współczuję wam, że nie mogę się w nią zagrać. Dlaczego Hogwarts Legacy tak na was pluje? Nie wiem. Mamy też 3 takie główne wątki poboczne, powiedzmy. Mamy wątek Sebastiana, czyli ucznia Slytherinu. Mamy wątek jakieś tam, ona była tak bardzo nieistotna w tej grze i tak bardzo nie była mi potrzebna, że nawet zapomniałem, jak się nazywa. No i również Poppy Sweeting, która jest z Hufflepuffu. No i to akurat były fajne elementy, ponieważ szukaliśmy zwierząt, ratowaliśmy zwierzątka, a to zawsze spoko. Nie wiadomo, jak ona się tam nazywała. Kompletnie nic nie nosi ten wątek. Poza tym, że próbuje rozbudować tą postać, której my nie chcemy rozbudowywać. Bo ona jest jakby, no, ani trochę nie jest ciekawa. Ani trochę nie jest ciekawa. Bo mówię, wszystkie niestety te postacie mówią bardzo podobnym tonem, bardzo podobny sposób. Jest to wszystko bardzo przewidywalne. Kilka osób, z którymi rozmawiałem, mówiło, że jakby straciło hype na granie w Hogwarts. I wcale im się nie dziwię. Jak gdybym nie chciał zrobić po prostu platyny, to też bym chyba rzucił tą grę po 10 godzinach. Mnóstwo różnych
tych ubrań, które co chwilę trzeba wyrzucać, co chwilę brakuje nam na nie miejsca w ekwipunku i kompletnie jest to niepotrzebne i nikomu nic nie wnoszące. Tych elementów kosmetycznych było 91, tym, że gra losowo nam rozdawała te przedmioty. Czyli na przykład mogliśmy mieć 4 te same rękawiczki w jakichś miejscach, gdzie myślimy, o skrzynka, pobiegnę sprawdzić, co tam jest. I okazuje się, że tam nic kompletnie nowego nie ma. I ty straciłeś właśnie pół godziny, żeby tam dojść w pokoju De Pulso. Dostaliśmy zakazany las, który tak na dobrą sprawę to wcale nie jest taki zakazany. No poza pająkami nic strasznego tam nie ma. Nie mamy praktycznie że realnego zagrożenia w tym świecie. Nie czujemy, że cokolwiek się dzieje. Spotykamy ich, no i oni atakują nas, ale dlaczego oni atakują, no nie wiadomo. Jest mnóstwo jakichś obozów, które są identyczne zrobione. Mamy też jedną kolekcję do zebrania za pokonanie jakichś specjalnych złych przeciwników. No ale tak na dobrą sprawę to nie są jacyś specjalni przeciwnicy, tylko po prostu odzywają się, mają jakąś nazwę. Ale żadne historie za nimi też nie idą. Mamy porozrzucane wokół nich czasem jakieś listy. Nic z tych listów nie wynika, nic nas to w ogóle nie obchodzi. Gra wydaje mi się, że pomyliła. Zamiast próbować eksponować te postacie, które my możemy poznawać jakby na nowo i poznawać i właśnie zamknąć się trochę w pewnym obrębie, chciała się za bardzo otworzyć, co my dostaliśmy grę wypełnioną nudą. Mechaniką całej gry, wydaje mi się taką najlepszą, którą można rzucić, jest naprawianie rzeczy. To było zawsze bardzo satysfakcjonujące, kiedy mogliśmy coś naprawić, nie wiedzieć w ogóle dlaczego. Czasami nawet sam się nie spodziewałem, że mogę coś takiego naprawić, a udawało się to naprawić, gdzieś przejść, gdzieś przeskoczyć i to było bardzo przyjemne. I to uważam za ogromny plus tej całej produkcji, no ale naprawdę piorun nie trafi podczas zbierania tych niektórych znajdziek i różnych ciekawostek. Najbardziej rozczarowało mnie również zaklęcie Patronusa, które przed całą grą w quizach różnych można sobie było zrobić, do jakiego domu się przynależy i tam też później odpowiadało się na różne pytania i pokazywało, jakiego Patronusa otrzymujesz. No ja pomyślałem, że okej, fajnie, to będzie mój Patronus w grze. Nie, nie ma żadnego Patronusa. Jedyny raz, kiedy widzimy Patronusa, to a propos właśnie teraz wspomniany, jeszcze żeby zrobić w ogóle to trofeum platynowe w tej grze, trzeba pod koniec jeszcze ukończyć 4 jakby starty z różnych domów. Starty, które trwają po 2 godziny praktycznie, że a jedyny element, który się różni między nimi, to 15-minutowa jedna misja. A tak to musimy ciągle, non-stop robić te same elementy, tylko w różnych miejscach. Okej, twórcy chcieli się pochwalić tym, że zrobili ładne domy w środku dla różnych poszczególnych domów. Fajnie. Ale dlaczego to jest w ten sposób, że musimy robić później jeszcze 2 godziny, robić praktycznie to samo, żeby dotrzeć w miejsce, które jest to samo i tylko dosyć za nie osiągnięcie. Chciałbym osiągnięcia, które faktycznie jest osiągnięciem, je osiągnąć, a nie osiągnięcie, które wymaga po prostu ode mnie ciągłego, tego samego powtarzalnego ruchu, tego samego działania. A wcześniej wspomniane zaklęcie Patronusa możemy użyć tylko raz, właśnie kiedy wybierzemy dom Hufflepuffu, to jedną, przy dziwnym trafem mamy misję, lecimy, trafiamy do Azkabanu z jakąś obcą byłą Aurorką i ona, i mamy porozmawiać z osobą chorą psychicznie, wydobyć z niej jakieś informacje. Przypominam, zaczynamy dopiero co naukę w tej szkole i nie mamy jeszcze żadnych zaklęć, nie wiem, co się tam w ogóle dzieje i to jest pierwsza misja taka główno poboczna. Trafiamy tam, widzimy dementorów, fajnie, wszystko super, gadamy z tamtą kobietą i ta kobieta, ta Aurorka używa swojego Patronusa, żeby dementorzy nas nie zjedli, nie pożarli, zabrali smak życia jak ta, jak platynowanie tej gry, no i tylko wtedy możemy go ujrzeć i nigdy już więcej później w całej grze. Główna fabuła również nie jest jakoś bardzo wciągająca. My robimy różne rzeczy, biegamy w różne miejsca, no idź, zrób coś. Tylko czasami są to różne, trochę lepiej zrobione miejsca, powtarzane asety, powtarzane czynności, powtarzane miejsca. No i dla przykładu nie ma takiego balansu, z tego co wyczytałem. Uczniowie Ravenclawu mają najmniej zadań pobocznych, uczniowie Gryffindoru mają ich chyba najwięcej i to po prostu byłoby ciągłe powtarzanie tego samego. Nie wiem, gdzie mam doszukiwać się, u kogo mam się doszukiwać, dlaczego tak wyszło, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Zrobione zostało mnóstwo rzeczy po prostu na jedno kopyto. Wydaje się tak, że po prostu zrobić, zamknąć grę, sprzedać ją i zarobić. To, no, mi się nie podoba. Jedyne co, to dostaję na maila co chwilę jakieś wiadomości od świata czarodziei, żebym zrobił jakiś quiz, żebym mój dom wygrał. Nikogo to nie obchodzi. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tam to klika. Gra żeruje na graczach, żeruje na nostalgii do Harry'ego Pottera i nie jest warta swojej oryginalnej ceny. Narzekam, no i tak jak mówię, jeśli gra zamknęłaby się w ciągu pierwszych 10 godzin, byłoby wszystko super. Wtedy nie oczekiwałbym, że gra coś ma mi dać więcej, a że dała mi 100% z siebie. Ja zobaczyłem sobie to, mogę sobie ewentualnie, jeśli chcę, to pochodzić sam, gdzie mam to otwarte. Mamy te ogromne Highlandy, z których nic nie ma. Tak jak mówiłem w swoim pierwszym materiale, lepiej żeby zrobili mniejszy świat, a ciekawszy. Nie posłuchali mnie, zrobili na odwrót. Gra ma uroki, cały zamek Hogwartu jest piękny, jest fantastycznie wykonany. Mamy tam mnóstwo jakby elementów do znalezienia i to jest interesujące. I ta gra próbuje poszerzyć tą historię, opowiedzieć nam, jeśli nie znamy czegoś, dopowiedzieć nam jakieś rzeczy. No ale zbieranie tych kartek wszystkich po tym całym świecie
są słabe modele twarzy. Nie przywiązujemy się do nich, więc jakby nie będę spoilerował, ale końcówka gry, nie wiem, czy ktoś się przejął taką dobrą sprawę. Poza tym, że gra chciała sprawić, żebyśmy się przejęli i jakby wymusić, pokazać, że o, zobacz, to jest smutne. Natomiast skupić się, żebyśmy na przykład mogli bardziej poznać te postaci, więcej z nimi czasu z nimi spędzić, porobić rzeczy, które niby mają zawęzić nasze więzi. Tak nie, no, twórcy i gra nie za bardzo chce, żebyśmy to robili. Róbcie jakieś głupie, proste rzeczy, kończcie grę, dajcie hajs na razie. No i też w zasadzie te dialogi wszystkie to można pominąć sobie, bo nic z nich ciekawego nie wynika. A i tak dostaniemy pod koniec informację, że co mamy zrobić, gdzie mamy pójść, co mamy zebrać. Nie jest tak jak w wielu, wielu grach, które gry wymagają, żebyśmy wsłuchali się w to, co te postacie mają do opowiedzenia. One nie mają w ogóle żadnych swoich charakterów. Kręgosłup moralny u nich praktycznie, że nie istnieje. Najlepsza analogia, wydaje mi się, którą mogę porównać do Hogwarts Legacy, to po prostu duże, ogromne morze, które jest zabrudzone, a niektóre elementy są tylko czyste. Moja ocena końcowa to 6,5 na 10, ale bardziej bliżej szóstki. Twórcy nie zapowiedzieli żadnego DLC, więc pewnie to po prostu będzie gra do szafy, do zamknięcia. Może dostaniemy kiedyś jakąś nową część, bądź od innego studia jakąś kontynuację, zobaczymy. Nie wiadomo, na razie twórcy mówią, że nic nie mają w planach, pojawią się chyba, żeby wydać na porty starszej generacji. Na ten moment skończyłem tą gierkę, mogę ją odłożyć na półkę. Zabawa była, czasem była przyjemna, ale w większości powtarzalna, nużąca, monotonna, a wręcz ogłupiająca. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do podzielenia się swoją opinią na temat dziedzictwa Hogwartu. Co wam się podobało, co wam się nie podobało, co uważacie, że wyszło dobrze, co uważacie, że wyszło źle. Chętnie posłucham, chętnie poczytam. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia. Leviosa.